teraz? Działa? To super. Ale giera? Znaczy to jest gierka dla spokojnych dusz, wydaje mi się. Bez zadymy. Żeby swój umysł artystyczny na wirtualny papier przenieść. Dobra. Nowa kariera. Akt pierwszy, nowe początki. Siemano, siemano, kolano. Co to, żaba? Sztaluga, żeby zacząć malować. Kumon Bruga, narysuj. Nie no, czekaj, coś zmniejszmy. Na razie to tak delikatnie zacznijmy, żeby rozgrzać pędzel. Kurde, za duże to się to wzięło. Nie wiem, oczy się zlewają. O, chuj. Jak to skończyć teraz? O, może ktoś to kupi. Przychodzą. A bo chcę podjebać w sumie. Za głośno ta muzyka. Nazwać to jak? Cokolwiek. I co teraz? Nie ma przewodnika, tylko tak o? Tu mam jakąś lampkę, łóżko. Chyba muszę kilka tych namalować. To teraz może coś prostszego, bo tam to wyszło średnio. A nie, w sumie możemy polecieć tak bardziej ten. O kurwa. Co? Bit za 12? Chyba sobie żartujesz. A co to jest to pośrodku? Targowanie się? Nie no. Nie sprzedam tego za 10. A bo dobra, to tak. Słońce. Teraz będziemy bogaci, coś czuję. O, 16. Jeszcze troszkę podciągnąć. Dobra. A to słońce za 16 sprzedałem. Słońce zostało sprzedane za 17 eurosków. Dziękuję, Mentos Meister. Picha. Narysuj chuja. Mówię ci odda. Na moją odpowiedzialność. Click the register to keep track of your cash flow. A gdzie jest kasa? A. Ty, to mi się to nawet nie... Nie z... Wino 15, bagietki 10 i czynsz 55. Mam 267 kasy. Dobra, namalujemy coś. Dobra, może teraz tak się... Pamiętam lekcję plastyki w szkole podstawowej, jaką miałem. Laguję? Poważnie? Mi to tak płynnie chodzi, że to się w głowie nie mieści. O Jezusku, to zaraz ograniczę FPS-y. Privatever, server statistics, sekundkę ograniczę. Chyba, że tu jest tak zaawansowane menu, że to będzie... Oj. Że to będzie w ustawieniach ograniczenie FPS-ów. Na plastyce to się waifu malowało? Jak się miało skrzywione... Disconnect Twittera, konto ja mam połączone? Pewnie wszystkie obrazy mi publikuje na żywo.
A może V sync i co drugą klatkę? Jest to takie? O, every second V blank. Powinno być git. Powiedzcie mi jak teraz. Lepiej? Dzięki, Rafecki. Nie sprzedam ci tego za 5, popieprzyło cię. Jeszcze mocniej. Wyżej. Kurwa nie. Git jest? Dobra. To tak, jak byłem w szkole podstawowej na plastyce, to pamiętam, że uczyli nas rysowania w perspektywie. I to było tak. Robiło się tak. Patrz. Chwila, próbuję sobie już pojąć. Jedno to... Chyba tak. Tak. Czas mi się kończy. O. Obraz sprzedaję za 13. Jak tu prostą linię namalować? Z shiftem? Linijka do myszki? Nie. Powinna być jakaś opcja. No nie umiem prostej linii. O, powiedzmy. Kurde, nie pamiętam jak się to robiło. A, pamiętam. Chyba to było tak. Sekundę, tak? Tak. To było chyba tak. Czyli tak. Tak. Widzicie to już? To jest droga. Tam jakby prowadząca dalej. Tylko wydaje mi się, że to spróbujemy zrobić... O, spoko. Tylko nie wiem, czy to ma się zwężać w sumie. Czy to nie ma być... Jakoś to było. Jak się to robiło? To było dawno. Dobra, spróbuję tak. I tak. Teraz... To... 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 Chwila, zaraz będzie lepiej. Dziękuję. Oj, nie będę czytał tego niku. I teraz. I teraz kluczowe. Teraz po prostu wszystkie ławki. Ctrl Z działa? Nie działa. I tu już mniejsza musi być. Oj, kurwa, nie tak. Cholera. Dobra. Tu jeszcze i tam jeszcze takie ostatnia. O, nie no, nie wygląda źle, szczerze. Taka uliczka. Dzięki, Bastik. Nie prości Asusa jak namalować? Weź to się tą łapkę. Kurde, nie ten kolor. Jak, gdzie jest gumka? Nie ma gumki? Nie, no gdzie jest biały? Gdzie jest biały? Bo zniszczyłem obraz.
Gdzie jest gumka? Bo nie widzę gumki. Na płótnie gumka? Znaczy... Dobra, no teraz zrozumiałem, ale to jest grano. Dobra, to z tego coś zrobimy. Z tego powinno wyjść. Ta perspektywa to chyba z jakiegoś drona. Dobrze, że nie wziąłeś gierki do budowania, bo z tej jest większa beka XDD. Daj spokój. Oj, żeby to zaraz... Nie sekundę. O, weź tam moją matkę, ktoś wieś jeszcze raz. Tak jak coś ma. Nie no, nie wiem jak to narysować. Dobra. Takie. Nie wiedziałem jak to naprawić. Poradnik poprosa i step by step. O, stówę za to daje. Docenił. 120. 100. Emotkę. Szybkie XD, tak jak kiedyś namalowałem. Tak. Tak, tak. Tak. Dobra. Nie wiem, jakie jest wypełnienie. A nie wygląda tak jakoś, po prostu jest koślawe troszkę. I tu linię trzeba bardziej poprawić. O. Dzięki, wąż dusiciel. Karguj się. Za ile? 98. 114. Nie no, tak z 300 za to i można sprzedać. Sześć, 120. Nie dadzę więcej niż 120. Coś ładnego bym namalował. Jakie jeszcze motki są? Ryszarda? Nie no, pokazać ci jak wyglądały. Nie umiem kotów malować. Kota to bym... Kota maluję jak w podstawówce. Gimnazjum malowałem. Ile to? 50? Posrało cię. Ten za 50, tamten za 300. Zróbmy tak. Tyle. To jest ziemia, na ziemi stoi kwiatek, kwiatek ma liście, i ładniej tego nie narysuję, jakkolwiek to z 14, nie? Gdzie? 102. 120, dobra, biorę 120. Dobra. Lepiej nie będzie. Lepiej nie będzie. W kucio happy namaluj, ale tu mam narzędzia słabe, żeby to robić. Ja bym to lepiej na kartce papieru zrobił. W prawdziwym świecie.
Tu coś więcej się dzieje? Czy to tyle? 15, wyobra, weź to. A. 28 daje za Rysia. Aha. Za mało płaci. Zobacz, jakie ładne. W tej grze narysowałeś? W tej grze narysowałeś coś takiego? Tylko tymi narzędziami? To ładne w sumie. Jezu. To... No, jakko to wygląda. Dziękuję, Kizu. Jedną emotkę wyznaczę i na full tryhard ją narysujemy. Tylko taką nie za ciężką. Wiktorka. O, szczura mogę. XDD mogę. O, 70. Dawaj go. XDD. To tak, zróbmy bazę dobrą. Czarną. I szczur jest szary. Chyba. Jakby to zacząć? To musi być cieniutki ten. Kurde. To ma taki kształt... Nie no, jak to... Jak mazać to? Czarnym po prostu? Jest gumka tu? A faktycznie, dobrze obrócić płótno. Tak, tak, tak. To będzie wtedy... To jest taka eklipsa, z tego co widzę. To musiałoby być... Takie jajo. Za szeroko. Trzeba by to naprawić. Teraz. Nie, źle jest, źle. Jeszcze raz. Chwilunia. To musi być... Kurwa, jak się ciężko ma... A nie ma po prostu tu okręgu? Nie można okręgu ładnie dać? Jakimś narzędziem? Jakiś cyrkla? Ciężkie to. Dobra, jeszcze raz. Weź mi to. Wyślijcie XD. Dobra, to zróbmy tak. Oj, za grube. Max cienkie. O! Dobrze, dobrze. Jako tako, powiedzmy. Tak, i teraz... No, lepiej nie będzie. To jest dobry kształt. To jest już okej kształt. Teraz... Siwe futro... Nie zielone to jest futro, nie? Taki zgniły zielony. Chyba ten. Dobra. Jak zęby wyglądają? Zęby takie dwie jedyneczki. Linia pośrodku jest czarna.
Dobra. I teraz kość na oczy takie. Witam serdecznie. O kurde, mnie tu ty! Nie było. Chciałem pa, tylko jak nabiera wyglądu, że jedną Leonardo kreską. Da Vinci i Pablo Picasso, patrząc na twoje dzieła, przewracają się w grobie jeszcze jak słyszą, czy gumkę masz na płótnie. Nie no, takie oczy kość pod kątem. Już idę, już. No ładnie to wygląda. Myślałem, że gorzej będzie. Namalujesz Szurasa i oglądujemy Andrew, czy jak on tam się nazywa. Jak mówi, pierogi. I do kur, dżem dobry. Dobra. Oczy są ok, tylko trzeba to jakoś chyba tak... No nie jest najgorzej, no nie jest. Tylko trochę takie ufoludy. Prawda. Nos ma taki... Trzeba na inny zielony nos mu zrobić. Taki... Bumble ma. Trójkątny. Jak te usta bardziej zakreślić? Chyba trzeba taką czarną kreską kontur zrobić. Nie, no nie zrobię tego dobrze. I nosek. Nie, to jest max, co ci zrobię. Ciężkie to jest, bo to jest... Za mało są kolory te... Kolby z kurczaka, w sensie te pałki. Dzięki, Fifek. Oczy na jaki ma kolor? Na czarny. Mam czarne oczy. Kurde, nie pamiętam, jak to tam brzmiało. Mam czarne spodnie. Pamiętam to bardzo. Szybko, bo ci nie starczy na rachunki? No właśnie, coś dalej się w tej grze ten? Dobra, taki będzie, no. Nie będzie lepiej. Może ktoś doceni. Jak... No energy boring. Sama jesteś nudna. Poniesiesz koszta, Adam. O, dynia powinna być prosta. A pogu? Pogu w sumie też powinno być takie nawet przystępne. 364? Więcej to jest warte. Nie no, więcej. 364 to mało. Boshi za proste. Szukam wyzwania jakiegoś. O, 365. Szukam czegoś takiego... Ajaja? Ehehe. O, easy możemy zrobić. Tylko ja potrzebuję mieć to na dużym... ekranie tą emotkę. Nie easy. A może coś ujboskiego faktycznie? Jakąś prostą ujboską emotkę. To jest, wydaje mi się, być proste. A jaja wirt. Sobie na drugi monitor to wrzucę. Nowe narzędzie masz. O kurde, coś jest, co to? O. Nie no.
to mogę to z tego zrobić śnieg. W sumie. To zróbmy coś z użyciem tego nowego narzędzia. Jeszcze kujniaczkę namalujemy. Choinkę chyba się dość prosto rysowało. Kurwica, chwilka. Dobra, na tym piętrze możemy skończyć. Będzie łysy pień. Dziękuję, Lenywis. Jakieś lampki by się przydały na nim. Chyba, że lepiej byłoby przejechać tak o... Kurwa, nie tym kolorem. Ja pierdolę. Dobra, weźmy to... Też nie tym. O, tak chyba lepiej nawet. Jak tak próży. Co zamówiłem z KFC? Nie wiem, nie wiem co mi zamówił. Tak chyba lepiej. I jeszcze można bałwana zrobić, o. Bałwan prosty, a skuteczny. Czapkę. Kurde. Oj, się zaśmiałem. Nie wiem, jak ta czapa ma wyglądać. Bardzo. Umiem taką zdaszką, z daszkiem zrobić. Ale z daszkiem właśnie średnio to będzie wyglądało. Kapty mu daj? Nie, mam taką czapę o po prostu walną. Taką szafunciową, ale to... Nie no, to nie wygląda za bardzo jak czapka. Chyba, że taki po prostu... Taką z nausznikami. Nie wiem, tak? Albo kokarda jakaś? Snowman. Ja czekam na nowe narzędzia, bo z tymi narzędziami nic konkretnego nie namaluję, taka prawda. Trzeba syfu potworzyć, posprzedawać to, nowe narzędzia będą. I będzie git. Co doceni ona, jak to zrobię? Cały czas hejtuję. Może kosmos zrobimy. Chociaż nie. Wydaje mi się, że algorytm działa tak, że musi być dużo różnych kolorów, narzędzi i kształtów. A jakbyśmy taką... Nie no. A zrobię wielką, jedną i wypełnienie musi być. Jedna wielka, piękna choinka. Taka olbrzymia.
Dziękuję, dawaj może. I teraz dużo jakiś bombek. Albo światełek. Albo nie, o wiem. Po bokach. Łańcuchy jakieś? Łańcuchy pomarańczowe albo fioletowe takie. Takie w... I tło jeszcze do tego. Tylko tło jakie? Tło zróbmy czarne. Jako, że to noc. I śnieg. Zmiana światełek pogu. Dziękuję ślicznie, widzu. Uity, dzięki. Tło powinienem w pierwszej kolejności zrobić, taka prawda. No, muszę przyznać, że na jak prawie 30 lat to całkiem ładnie malujesz, Witeczku. Nie, ja tragicznie maluję. Widzu, jest tragicznie. I tu śnieg poruszy. Lepiej nie będzie, tak mogę powiedzieć. Światełka? No są światełka. Lepiej nie będzie. Pod choinką też pruszy. No pod choinką też pruszy. Dobra. Christmas tree. Christmas tree. Nie no, wygląda ładnie to nawet. Ja bym kupił to w grze. Cześć, Andom Debil. Masz maluj? Pełna powaga? Okej. Okay. Dobra, to na ocenę malowanie? Dobrze. Namaluję ten wazon. Wazon z owocami. Płótno pionowo. Połowa ma być brązowa, połowa ma być ciemniej brązowa. Lecimy. Czyli... tak. Połowa brązowa, bo to stół. Tylko nie tak. Dobra, może być tak. Połowa... jaśniej brązowa. To taka mniejsza połowa. O. A tu... o, to jest stół. Póki co. Czysta?
O! 325? Kurde. Dobra, teraz na stole stoi misa. Tylko nie wiem, jak to w perspektywie narysować. Misa szarym kolorem narysowana będzie. Nie! Szarym kolorem. Taka... Kurde, nie wiem, jak to narysować. Jak w miskę w perspektywie narysować? Chyba... Bo część z niej jest niewidoczna. Kurde, jak oni to zrobili? Większe to. To nie zadziała. Grubsze i większe. Takie gdzieś. No nie, to tak nie wygląda. Kurwa, nie wiem, jak to narysować. Cieńsze. Chyba tak. O! Witek, kurwa, jak ja cię kocham. Mam nadzieję, że kiedyś będzie mi dane cię przytulić i klepnąć w dupkę pobluż. Więcej! Jak tą misę? Dobra, będzie taka misa. Chociaż nie chcę na odpierdol rysować, tylko chcę się postarać, ale nie umiem, nawet jak się staram. Pierdol się, rozumiesz? Pierdol się. Pierdol, rozumiesz to? No, nie wiem. Jak to? Taki półokrąg trzeba namalować szary, duży. Duży półokrąg szary. Znaczy, no taki... Dobra, powiedzmy, że tak. I teraz tu owoce. Jabłko jedno. Tak wyżej owoce. Z listkiem. Albo wiśnie. Nie wiem. Nie wiem, co to będzie za owoce. To jest jabłko niepiłe. No to jest... Dobra, pomarańcza. Co tam jeszcze jest? A, tam nie było pomarańczy. Granat był. To fioletowy. Jakiś... Six Salmon, co tam było? A może przerobić, żeby nie zrobić z tego miski, tylko choinkę jakoś? Bo to faktycznie wygląda jak bombki. To faktycznie trochę bombki przypomina. Może to przerobić. A śliwka? No śliwka, dobra, to niech to będzie śliwka. Kurde, nie ten kolor. Dobra, biorę. Teraz dzbanek. Dwa bułki! To wygląda jak kutas stary z boku. Gdzie jesteś z bokiem? Jak ci to przypomina penisa? Mi nie przypomina. Dobra. Mam rozumieć, że ta choinka pełni również funkcje ostrzegawcze dla pilotów samolotu. Czekaj, tu jakiś spanuszek taki. Ciubek. Imbryk. Nie no. Chyba to trzeba przerobić troszkę. Nie no, zepsute. Jeszcze raz. Trzeba inaczej ten dziubek.
narysować. O! Git. Jak ten dzióbek narysować? Czy jest siptonik pity? Dzisiaj bez diptona. Dziękuję Quinto, dziękuję za pierach, rajchi i dawaj może. Nie no, no co no. Tak narysujemy. Tędy się leje. Jeszcze tu odchodzi taki, taka ozdoba. I spust. Od tego, z tego co widzę. Trzeba to jakimś kolorem wypełnić. Tylko jakim? Bo szary to będzie tak średnio. Zobacz od Nervirona. Nie napisałby tak Nervary. To... Nie no, wypełnijmy to kolorem. Nie no, to nie wygląda jak dzban, chociaż już lepiej troszkę. Mówię. I szklankę jakąś. Kubek. Kurwica, nie wiem jak to narysować. Nie wiem. No, ja widzę tylko... Nie daj spokój, D&D. Albo można uprościć, jak się nie wie jak, to trzeba zrobić tak jak się wie. Czyli... Czyli no co no. Nie wiem. Ciężko, kurwa, wychodzi ta szklanka. No nie wiem, to jest za grube teraz. Jak najszybciej szklankę narysować? Prostą szklankę. Tak, tak, tak. Tak. Tylko to nie stoi na ziemi teraz. Nie tym kolorem. Dobra, lepiej nie będzie. Nie no, nie ma sensu się starać, wam powiem, bo to nic nie daje. No zobaczcie jak to wygląda, jak gówno to wygląda akurat. No jak gówno to wygląda, tragicznie. Niech mi dadzą nowe narzędzia. Tyle. Dzięki, greetings from Void. To się może udać? Co to? Nie, to się nie uda. A to miała być fabuła w sumie. Wiecie co zróbmy? Wyjdźmy stąd. Bo to nie daje możliwości jakby, żeby coś fajnego zrobić. Jest coś, nazywa się tryb Endless. I tam masz wszystkie chyba już ustawienia. Endless mode. A co, akty? O kurde, to odblokowujesz coś dalej. A to muszę zarobić chyba na to. Musiałbym zarobić.
co to jest? A. Pytega. Nie wiem, to posprzedało jak najszybciej, żebym zarobił kaskę. Jakieś syfy. Typu, nie wiem, wielki kwiat. O. Jest. Tu. Liście. Powinni kupić. A, zobaczymy. Name. Jak gra w algorytmie ma, ilu kolorów użyłeś, jak bardzo przestrzeń zapełniłeś i ile jest osobnych elementów, to zaraz im pokażę. Podkaskę. Lecimy. Co? 800? Kurda, się starałem. Akceptuję. Docenił. Cześć, Dawid. Głodujący artysta, tak się nazywa. Malujesz obrazy, ludzie to kupują i upgradujesz swój warsztat. Dziękuję ci bardzo, swoją drogą. Dzięki. Witam, witam. Rasiści Dawida. Myślę, że Dawid nie ma wśród widzów żadnych rasistów. Powinniście się uczyć od jego widowni, a nie to, co czasami wypisujecie, to katastrofa. A, możliwe, Dawid. Dobra, jakąś, nie wiem, o, wiem, co możemy dodać, ba. Narysujemy łódkę. To jest stelaż na żagiel. Nie wiem. Coś co jest. Jakiś żagiel. I co? Jakiegoś hipka tam. Trzeba by jak najwięcej pola zapełnić i elementów, żeby to się za dużo sprzedało. A jakbym cokolwiek zrobił w sumie? Rybę mogę tu. Wiesz, po co to czarne? Chyba, że to będzie zrobimy z tego ogromnego rekina. Ale to bym zakreślił całość. Wygląda jak rekin. Nie do odratowania. Możemy tak to nazwać. Oui, oui. Nie wiem, czy mogę gołą babę narysować. Ludzie są nieletni, a wiadomo, że Twitch dba bardzo, żeby wszystko było w porządku na ich platformie. I nie chcą przedstawiać takich obrazów oczom nieletnich. Ale jak narysujemy szmatę tańczącą, a bo dobra. Bez... Nie, Blackwalker, nie.
Co? Nic nie mówiłem. Mój portret? Można. Można. Tylko jak ja się widzę? Głowa. Chyba jest. O, to zróbmy tak, żeby odgrodzić. Podzielmy pierw kartkę może. Tu będą ramiona. A tu będzie głowa. Tylko nie, nie, to będzie nie ten. To będzie... Źle. O, coś takiego. Będzie w miarę proporcji... Nie, za... Źle. Tu? Tu. Idealnie, git. To tak. Głowa. A nie ma tu okręgu, jakiegoś, żebym ładny okrąg narysował cały? Ciężko jest zrobić to. Dobra, inaczej. Jakby był okrąg, to byłoby łatwiej. O! Dobra. Jako tako. Lepiej nie będzie. Ale nie wiem, jak takie jakieś naturalne usta narysować. Ja to usta umiem rysować jak w podstawówce gimnazjum. A to wygląda tak. O. No inaczej nie zrobię, no nie ma opcji. Chyba, że zrobię takie... Czekaj, czekaj. No, ale to wyjdą kobiece wtedy usta. Chyba. Jak zrobię takie z kącikami tu, tu. Nie, no, no. Za duże zęby. Mleczaki, kurwa, gdzie masz? Dziękuję, Crowley. Nie no, mam prostsze zęby niż to, co rysuję. Tylko tu mi ręka drży, bo... Nie mam takich zębów. Dobra. Tak, nos jak narysować? Taki... O, spróbujmy, wiem jaki. Sekundę. I taki łuk, żeby to nie było takie prostokątne. Taki kształt nadać. Dziurki w nosie. Potwór wychodzi. Dziękuję, kuszak. Tylko już widzę, że tło jest takie nie... jakieś... To nie jest pizza. Czekaj, myślę jak... I teraz oczy. Oczy chyba na ten kolor. I białko białe będzie. Kurwa, duszę się. To musisz poprosić kogoś, żeby zdjął. Żeby okno otworzył.
te oczy narysować. To nie jest Futonos. W sumie. Nie wiem, oczy. Próbuję. No nie wiem, no. Wiecie co? Jak nie wiem, jak oczy narysować, to zróbmy okulary. Może w ten sposób. Tylko jak ja tło dam? Nie, no to wygląda tak źle, że aż mi nie chce się tego kończyć rysować. No to nie ma potencjału na nic. Naprawdę, na nic. To wygląda najgorzej na świecie. To nie może być dobre. Może jakbyś to najlepszemu artyście na świecie dał, to by to wyciągnął. Zobacz kolor nosa, przecież to jest tragedia. Może machniesz coś od Julie Stroyer, austriacka artystka, która tworzy bardzo fajne abstrakcje. Chyba koniec to będzie naszej twórczości na dzisiaj. Co to jest? Patrz co na ścianie. Co jest na ścianie, bo nie widzę. To widziałem. Maszyna do slotsów? No, tak chyba będzie lepiej. Co on się tak gapi na to? O-o! Blackface, styl teatralnego makijażu zapoczątkowany w Stanach Zjednoczonych pod koniec XIX wieku, odwołujący się do stereotypowych wyobrażeń obecnych w społeczeństwie amerykańskim dotyczących osób o czarnym kolorze skóry. Face! Ja namalowałem. To coś tu... Good effort. Że mam duży potencjał. O kurde! Coraz lepiej idzie. Odblokowałem nowe narzędzie. Stalówka jakaś. Dziękuję. Kielon, Kalwex, Flanlot, Kuszuka, Klowli, Kokodron. Co to jest? Stalówka? O! Kurde, jakbym mógł ten element przenieść, to bym zrobił tom. Oktopusa. A już tego nie zrobię, tak jak zrobiłem to teraz ładnie. Jeszcze raz.
Zaraz to zrobimy. Witkę, jak zrobić witkę? Spróbuję. A może narysuję jakieś losowe kreski i potem pomyślę, co z tego mogłoby być. Co mi to przypomina i dokończę. O, tak chyba będzie najlepiej. To od pomarańczowego. Coś tak jakoś... Zobaczymy, co pójdzie. W losowe strony. Królik. O kurde, taka łódź wikingów, nie? Miałoby potencjał, tylko kartki brakuje. Dobra, zrób, odwróćmy i jeszcze raz to zróbmy. Z takimi zdobieniami. Taki drakar. Zgadza się, no. Dobra, jeszcze raz. Brązowe. Nie, ale losowo coś. Zobaczymy, co wyjdzie. O, dzbanek mógłby być. Ale to już za późno. Nie, nie. Z tego nic nie będzie. Jeszcze raz. O kurde, ale fajne to może być. Pa! Tylko myślę, czy to taki... Bo widzę postać, co tu ma usta, tu ma oczy i taki czarnoksiężnik, co mu kapelusz tak opadł i patrzy na coś. Takiego małego w perspektywie. No. Tylko nie wiem, jak to zrobić. Uhu. Dzięki, Fala, dla 13. Fioletowy kapelusz by musiał mieć. Zwisający. Czarna kreseczka oddzielająca ten kapelusz od głowy. O. Oko. Jaki kolor oka? Czarny? Niebieski? Niebieski dajmy. Tylko to musi być takie... Sekundę, żebym nie popsuł. Tu jest jego oko. Kurwa, i zepsułem. Nie wiem, jak oko to narysować. I cielisty kolor. Może tu taka biała gałka akurat wystająca, co? Taki cyklop, o cyklop, no. To wywróżenie cyklopa przypomina. O! To tak mu dolna szczena wyjechała trochę. Dzięki, Fikorus. Zróbmy kreski, zobaczymy, co potem z tego będzie. Pierwsza kreska narysowana. Jebać całą koncepcję, chuj łódka, kurwa, let's go.
I tutaj trzeba, po pierwsze trzeba zrobić tło. Tło zrobimy jakieś takie matowe takie. O! To? O, git, git. Nie no, to już lepiej wygląda niż poprzednie obrazy. Tylko na co on się będzie patrzył, jeszcze nie wiem. A może całe to fioletowe zrobimy? Ten kapelusz. Nie no, kurde. To już na pewno jest do odratowania. Jakby ktoś ogarniał tutaj, to na pewno by coś z tego dobrego zrobiłby. Czy ta szczęka to nie może być nos? Nie, to szczęka. Cały fioletowy. O, możesz mnie prowadzić, Astoniszu. Dziękuję Janusz Pawlak za rajda i Ario za subskrypcję. Dobra, to cały. To martwy płód. Nie. Czegoś tu brakuje. Ja zazwyczaj, żeby był skupiony. O chuj, wyszedł, wyszło. Idealnie! Ładnie wszystko jest, tylko ta broda ma trochę taki kontur ostry. Ładnie. Daj małą czerwoną kropkę na oku. Czarną czy czerwoną? Dziękuję, Kordelele. Taką maluchną. A na środku, czy? Nie, bo tu wygląda jakby... O, tu, w sumie no racja. Taką kapkę większą. Tu gdzieś, tak po boku. Bo na środku wygląda jakby... O! Zrób obrys tej postaci na czarno. Mówisz? Ale postaci, tylko nie kapelusza, nie? Kurde, zepsułem trochę. Bo oko nie jest już... Jo. Nie naprawię tego. Pies ci zalał klawiaturę, widzowie. Więc nie nadążam się... A, ojej. Dodaj cienie. Jakie cienie? Gwiazdki na żabce? Na czapce? O, można, dobry pomysł.
a podkreślił, że to kapelusz. Tylko jak gwiazdę narysować? O chuj. A nie można takiej skromnej zrobić? I tu małą jeszcze taką. Dobra. I teraz coś, na co będzie patrzył. Wydaje mi się, że wyraz twarzy mi się nie podoba. Można by tu... Tylko nie chcę... O! Kurde! Jedna kreska tak zmienia wszystko. Zajebiste. Jedna kreska. Taki... Jakiś mapeto fragles. To nie jest nos. Tylko kinol. Nie wiem, gdzie ma kinol. A właśnie, można... Kurde. Banana chcę narysować. Wiecie, co mógłbym zrobić? Dobra. Naprawmy to. Pa. Nie będzie kapelusza, to będzie małpa. Kurde, tak teraz ubogo, tak jakby jej brakowało czegoś. Co może mieć małpa na głowie? A jakbyśmy sobie wyobrazili, że ten obraz jest namalowany, ale go by nie było, w sensie tak na dole jakby rękę wyciągała, tu. I tu sama dłoń? Jak to będzie wyglądało? Tak, zaraz to zmarzę, tylko tak zwizualizować. No nie najgorzej, szczerze. Tylko trzeba by to... Ładnie tą dłoń narysować. I mniejszą rękę troszkę, zgadza się. Małpa na głowie może mieć kolanko. Co, przemyśl czasami, zanim wyślesz wiadomość, jej treść. Bo głupoty straszne piszesz. Kurde, nie wiem, jak tym rękę narysować.
Małpia ręka. Palce. Palce to bardziej ma, nie, aniżeli takie zgzaki, to ma bardziej takie... Chyba... Takie serdle, nie? W sensie takie bardziej... Tu jest nadgarstek, powiedzmy. I tu serdle. 1, 2, 3, 4, 5. Tylko jak zrobić, żeby to trzymało? A może wiem, może zaciśniętą pięść goryla narysujemy. O! Pierw narysuję banan i na nim palce zaciśnięte. Tak poziomo. Pierw banana. Tylko jak banana? Narysować. Za gruby. Źle zrobiłem to. Pierw żółty powinienem. Bo teraz to będzie Meksyk. Ja pier... Nie no, zmarzę to jeszcze raz, bo... Nie no. Idzie to naprawić jakoś? Nie no, to nie jest banan, no. A nie mógłbym po prostu... Git. Dziękuję Nemo. Nie, no nie będzie lepiej, no nie będzie. I teraz zaciśnięte paluchy. Ważne w chuj, co to? Gdyby nie to morde... Gdyby podłoga z podłoga plocka wysłał 5 zł. 36-letni prawiczek szuka kobitki na niezobowiązujące spotkania przy makowcu. Ja osoba na wózku pracująca w Wydziale Śledczym Płockiej Policji. Ja pierdolę, co jest? Chryste Panie. To nieprawdziwe nagranie, przerobione. Dobra, paluchy dawaj. Goryla pięść. Goryl... goryża? Gor... Dobra. Jeden paluch. Drugi paluch. Większe, grubsze. Trzeci. Czwarty. I kciuk obejmujący. Co to wygląda? Zaczyna to źle wyglądać, cholera jasna. No. Goryle mają 4 palce? Jak? Co? Ja. Co ty gadasz?
Coś z tym palcem ostatnim jest. Wiecie, to, on, to wygląda jakby on trzymał jakiegoś człowieka zawiniętego w kokon. Że tu jest głowa tego kokonu, tu jest tułów i tu jakaś syrena. Arielka jakaś, nie wiem. Jeszcze jeden palec. Dokończyłeś maga? Poka. O, w sumie ładne. Nie mogę rozmawiać, ale przecież nikt się nie prosi, żebyś rozmawiał. Znaczy nie wiem, co tu mogę dodać. No małpa z bananem, no. Mogę klatkę dorysować. Że to co? Takie pasy na tym. Tylko nie wiem, jak to wyjdzie. Może być zostać zrujnowane. Bo to cieniutko trzeba. Chyba tyle. A, ucho mogę zrobić, faktycznie. Takie jakieś... Nie wiem. Teraz to wygląda jak... Kurde, nie wiem, taki róg to wyszedł. Bo to nie małpa już. Jeszcze na bananie obrys zrób. I ręce. Kurde, zeszło mi. Trzeba tu poprawić, bo tu jest syf. O, na bananie też? Na bananie chyba nie. Jakiś podejrzany. Chyba tyle, chyba koniec. Oni rozmawiają ze sobą. Myślisz, że on nie chce go zjeść, bo on ma oczy? Nie wydaje mi się. Coś jeszcze tu?
Nie, jest git. Zobaczymy, za ile to zejdzie. Zobaczymy. O kurde. Wydaje mi się, że... O kurde, 4000 może dać wiem. A zjebałem. Ale bąbelkowi kupi. A nie, on po prostu jest ten. Za pięć sprzedam. Będę ten kurak się. Muszę to zjeść, bo jestem tak głodny. O, powiedział, że zły dobór kolorów? Ja bym mu coś powiedział, ale nie mogę na streamie. I poza streamem też bym mi powiedział. O kolorach. Dzięki, WeHong. Kupi to ktoś, czy nie? O! Mało trochę. O! Wykrzyknik pajacyk. Cały czas ci sami przychodzą. Co jest? Bla bla. Probably the worst choice of color. Trzymaj mnie. Że za mało kolorów algorytm wykrywa. O, o! Ta zawsze krytykuje, to jest ta magii. Pierdol się, Mary. Za 4000 sprzedam. O nie, ta też krytykuje. Elizabeth, baby tylko krytykować potrafią. Dobra, co się dzieje. Żadnej kobiecie, która przychodzi, nie pasuje mój obraz, ale niektórym mężczyznom też. Zmienię co za argument. To nie jest to jest małpka. Dzięki Blackey. Dobra, może coś innego ktoś kupi. A ja bym cokolwiek dał, żeby tylko narzędzie odblokować nowe. A zróbmy taki obraz. Zmieści mi płótna, mam za mało. O, koparkę ile? O, 700, bierz. Nie, no syf, jakikolwiek, żeby przejść ten etap. Dzięki, Bobik. No
No na plusie jestem, ale tu powinien być jakiś sklep, żeby móc coś odblokować, bo tak to... za prosta. Pewnie tak, Hardowek. Nie, no myślę, żeby tyle, żeby skończyć już i iść na inną gierkę. Betoniarze! Pozdrowienia z Polski! Beton! Fajna była na godzinkę. Pozdro. A tu jest, zobaczcie ile to jest aktów. To był drugi akt, w którym grałem teraz, a tych aktów jest tu... Spróbowałbym Cult of the Lamp zagrać. Jak dam Endless Mode? A, trzy akty są. Owieczka? Tak. A można w to solo grać? A, jest symulator budowy! Janko podsyłał, że chciał. I w sumie wyglądała nawet sympatycznie ta gra.